powiedzieć, że temat skrzydłowych i naszych nowych zawodników was rozgrzał do czerwoności, to tak jakby nic nie powiedzieć. Naszym pierwszym transferem oczywiście jest Tobias Rubio, który ma zadbać o przyszłość Die Königsblauen na prawej obronie. Ale tutaj mamy dograne dwa tematy. Dwa tematy i was poprosiłem w sekcji komentarzy, byście zadecydowali, który z nich ostatecznie zrealizować. Mowa o nietuzinkowych propozycjach, mianowicie ściągnięcie do naszego klubu 25-letniego Kuby Kamińskiego z Wolfsburga, który rozwinął się tam już na 82 punkty overalla. Miałby on u nas pełnić rolę kluczową, a wobec tego, że miejsce w wyjściowym składzie Wolfsburga Kuba Kamiński stracił, nie chcą z nim przedłużyć kontraktu, wydaje się to być jak najbardziej sensowne. Tym bardziej, że za Kubę Kamińskiego zaoferowaliśmy także naszego skrzydłowego, który no nie był do końca tym, kogo oczekiwaliśmy, a nie dawał takich liczb, jakie byśmy od niego oczekiwali. A teraz, kiedy chcemy stworzyć taki kapitalny duet, nie, być może tercet z Linusem Jansenem, potrzebujemy skrzydłowego, który będzie gwarantował liczby. Dwa, ściągnięcie do nas Kuby Kamińskiego zagwarantowałoby także zrealizowanie celu zarządu, czyli ściągnięcie kluczowego skrzydłowego. Ale Kuba Kamiński zarabia w Wolfsburgu ogromne pieniądze. Na szali jest także druga oferta. Ta wygląda już zgoła inaczej. Mowa tutaj o absolutnie skandalicznym transferze. Transferze, który by zszokował wszystko i wszystkich. Czyli Bajno Gittens, który nie pełni roli pierwszoplanowej w Borussii Dortmund i mógłby zrobić coś, co na pewno by długo było wspominane i odbiłoby się szerokim echem. Czyli odejść do odwiecznego rywala Borussii Dortmund, zamienić BVB na Schalke 04 Gelsenkirchen. I teraz w tym momencie pragnąłbym na chwilę się jednak zrobić taką małą podróż w czasie, bo znając życie, wielu z was powie: człowieku, nigdy w życiu, w historii nie było tutaj kogoś takiego. I oczywiście w tej jakże małej transakcji, chciałbym jeszcze tylko skończyć ten wątek, bo zanim ucieknę w następną dygresję, transfer Jamiego Bajno Gittensa został dogadany na 22,5 miliona euro i dodatkowo miałby zostać w tę transakcję wliczony Aaron Dingchi, co i tak wydaje się być po prostu skandalicznie dobrą ofertą. No to teraz przejdźmy do tego, o czym chciałem wam powiedzieć. A chciałem wam powiedzieć o takich transferach między Borussią a BVB w historii, bo może wielu z was nie do końca ten temat kojarzy, ale tak, takich transferów było nawet sporo. Co więcej, jeden transfer, a nawet przybliżę wam takie dwa transfery, które totalnie zszokowały wówczas media na całym świecie. Abstrahując od tego, że juniorzy w młodzieżowej drużynie Schalke i młodzieżowej drużynie Borussii Dortmund albo w drugich zespołach Schalke i Borussii Dortmund są zmieniani i wymieniani jak rękawiczki czy skarpetki co sezon, tak, do takich najgłośniejszych transakcji doszło między innymi w 2014 roku, kiedy to Felipe Santana, brazylijski środkowy obrońca, bohater notabene ćwierćfinału Ligi Mistrzów, gdzie to w barwach Borussii Dortmund przecież był tym bohaterem, rzutą na taśmę strzelając na 3-2 z Malagą wówczas i wprowadzając właśnie Borussię Dortmund do dalszego etapu tychże elitarnych rozgrywek. Tenże Felipe Santana, o aktualnie mając wartość zdecydowanie przekraczającą tę sumę, bo to była wartość bodajże opiewająca na 5 czy 6 milionów euro, co pamiętajmy jednak to było dekadę temu, to był środkowy obrońca, to były jednak inne standardy, odszedł za zaledwie milion. Za zaledwie milion euro z Borussii Dortmund do Schalke. Dlaczego? Bo jak powiedział, chciał mieć zagwarantowaną grę w pierwszym składzie. I na tym mu najbardziej zależało, a tego nie mogła mu dać Borussia Dortmund. Chcecie trochę bardziej historycznych transferów? No to proszę was bardzo, możemy się cofnąć jeszcze kilka lat wstecz, kiedy to w 2010 roku Christoph Metzelder, obrońca, który w barwach Borussii Dortmund rozegrał 156 spotkań, dołączył do Schalke, w których to rozegrał 74 spotkania. No dobrze, no to w takim wypadku już teraz robimy naprawdę prawdziwą podróż w czasie, bo przechodzimy do niekwestionowanej ikony niemieckiej piłki i ikony Borussii Dortmund. Andreas Müller, zawodnik, czy Moller, zawodnik, który to wygrał z Borussią Dortmund,
w roku, w którym ja przyszedłem na świat, w 97. Ligę Mistrzów. Jako ich pomocnik rozegrał w barwach Borussii Dortmund 153 spotkania i zdobył aż 47 bramek, po czym zrobił co? Dołączył do Schalke. I w Schalke rozegrał 86 spotkań i 6 bramek zdobył. Takich przykładów można by mnożyć i mnożyć. Na Transfermarkcie macie całą sekcję po prostu poświęconą wyłącznie transferom z Borussii do Schalke i z Schalke do Borussii i jest tego naprawdę, naprawdę dużo. Moi drodzy, ten cały mój wywód ma oczywiście jedno proste zadanie. Usprawiedliwić pewien pomysł, który no wy zasugerowaliście w sekcji komentarzy. Czyli kiedy mam wybrać pomiędzy Kamińskim a Bajno Gittensem, wolę nie wybierać wcale. I wziąć obie. Z warkoczykami albo bez warkoczyków, Kuba Kamiński i Jamie Bajno Gittens jak najbardziej mogliby się w tym klubie znaleźć, ale to spowodowałoby... Musimy zrobić tutaj nieprawdopodobne wygibasy, Jezus Maria, czy naprawdę użyłem tego słowa. Musimy dokonać nieprawdopodobnych wygibasów transferowych, by jakimś cudem na tyle uplastyczyć budżet transferowy, by móc dopiąć pewne transakcje, dokonać kilka telefonów. Już przepraszam. Więc tak, chciałbym, chociaż brzmi to jak totalnie pomysł... kompletnie odklejony, ale bardzo bym chciał, żebyśmy spróbowali go zrealizować. Czas na ewentualne wyprzedaże w naszym klubie się kurczy. Panowie dali nam odpowiedź drugiego, co za tym idzie najpóźniej do 8, będą czekać na jakikolwiek odzew z naszej strony. Dlatego nie pozostaje nic innego, jak tylko przesymulować te kilka dni do przodu i liczyć na to, że jakaś oferta się pojawi. I mamy ofertę transferu, między innymi za Leo Grimla. Walencja chciałaby, żeby Leo Grimel do nich dołączył. A ja myślę, że za Leo Grimla, to w przeciwieństwie do tego, co sugeruje... Ej, swoją drogą, Leo Grim to był zawodnik, który rodził trochę problemów, jeżeli chodzi o ten nasz skład, jeżeli chodzi o umieszczenie go w naszej drużynie. Ale ja wierzę, że my za Leo Grimla jesteśmy w stanie dorwać jeszcze lepsze pieniądze. Więc teraz zaoferujmy nową kwotę. I ta kwota będzie opiewać na... 11, no 3 miliony więcej. Zobaczymy, co na to powie Valencia, czy będą zadowoleni. Od razu powiedzieli ok, więc wychodzi na to, że może nawet i poprosiłem za mało. Ok, Leo Grime dogadany. Borussia Mönchengladbach chciałaby ściągnąć Mattia Vitiego i dać nam w zamian za niego jeszcze Taiwo Avoniego. Całkiem sensowna oferta, ale ją odrzucamy. Natomiast co do tej propozycji transferowej, wykupienia Ikera Ruiza, no kurczę, mówiliśmy o tym, że Iker Ruiz to będzie ten diament, to będzie ten ta perełka w naszej drużynie. Prawda jest taka, że w tej naszej drużynie zrobiło się bardzo gęsto, jeżeli chodzi o pozycje skrzydłowych, o czym mówiłem wcześniej, a najlepsze jest w tym wszystkim, zarazem najgorsze, to to, że z tych wszystkich skrzydłowych, mimo wszystko, żaden nie wybił się jakoś specjalnie ponad przeciętność. Na wypożyczeniu mamy Fabio Arnolda, na wypożyczeniu mamy Johana Wernera i myślę, że byśmy żałowali bardzo sprzedaży takiego zawodnika jak Ikera Ruiza, aczkolwiek mam też wrażenie, że musimy tutaj jakieś ruchy podjąć, musimy się zdecydować na jakieś ryzyko. Ja tak jak mówiłem, zegar tyka nieubłaganie i ja nie wiem, czy Valencia będzie w stanie domknąć ten transfer, ale ja myślę, że jeden transfer domknąć musimy i zastanawiam się teraz, który z tej naszej perspektywy będzie bardziej... zaskakującym. No ja powiem tak, mimo wszystko chyba bardziej byli... A czekajcie, my jeszcze mamy negocjować kontrakt z nimi. To spokojnie, nikomu się nie śpieszy, ten kontrakt też będziemy sobie trochę renegocjować, więc zlećmy negocjacje kontraktowe z Kubą Kamińskim i polecimy teraz tutaj bardzo mocno, ale spróbujemy zjechać z pensją aż... No zobaczymy, zobaczymy. Ja jestem przygotowany na to, że będziemy musieli zapłacić 40 czy 50 tysięcy tygodniowo dla takiego zawodnika, po czym oczywiście w trybie natychmiastowym pomaszerować, by przedłużyć umowę z Linusem Jansenem i też mu zaoferować jakieś spektakularne warunki finansowe. Ale czy to się uda? No to już zobaczymy. W tym momencie... zostawiam wszystko w rękach tego przekornego losu, który lubił z nami grać w pokera. Oj, bardzo często. Oferta transferu za Scotta. Kamiński już zaakceptował. Oferta transferowa za Floriana Kleinhansla za Scotta. Almer City.
Powiem tak, nie mamy chyba zbyt czasu na jakieś specjalne renegocjacje. Możemy ewentualnie to... nie mamy czasu na specjalne negocjacje, więc co robię? Negocjuję. Dajmy 1 600 000, to jest taka kwota, że to jest żart po prostu, że... Smaria, no dobrze, akceptuję, proszę bardzo, akceptuję to. Kolejna propozycja to jest transfer dotyczący Floriana Kleinhansla. Oczywiście do jakiego klubu? Mam wrażenie, do jedynej drużyny, jaka tutaj istnieje, czyli do... czyli do Mainz. Tutaj natomiast Adrian Weiss miałby odejść, a tutaj jeszcze ten... Powiem tak, Floriana Kleinhansla ja chciałem de facto sprzedać i tak. Więc możemy na to przystać. Możemy to delikatnie zrenegocjować z tym Mainz. Możemy, myślę, spróbować dobić do 3 baniek. Za Kleinhansla myślę, że jak najbardziej możemy dobić do 3 baniek. To będzie swoją drogą i tak ogromnym zyskiem, jeżeli chodzi o ten transfer. 3400, czy... Oj, chyba przegiąłem. Nie przegiąłem aż tak, myślałem, że się obrażą, ale się nie obrazili. Myślę, że 3 możemy tutaj przebić spokojnie, 3150. I śrubujmy ten zarobek na tym zawodniku. Wyciągnięty z VfL Osnabrücka Florian Kleinhansl, nasz rekordowy transfer w pierwszym sezonie. Teraz dopinamy potencjalny transfer tego piłkarza. Natomiast co do tego Weissa, to jest bardzo ciekawa sytuacja, jaka ma miejsce z Weissem. A jak wygląda nasz raport bramkarski? Raport bramkarski wygląda tak, że Bauer jest tutaj. Jest oczywiście nasza jedynka, czyli Elias Posz. Jest wypożyczony Marek Krupa w Krajowi. Czy Bauer to jest piłkarz, który zgodzi się na przedłużenie kontraktu i pełnienie roli zmiennika? Tego nie wiem. Wiem, że mamy miesiąc, boże miesiąc, mamy tydzień od dzisiaj, czas do 16 na to, by sprzedał się jakiś zawodnik i byśmy mogli zaakceptować ofertę transferową. Leo Grimal został sprzedany. Jeremy Scott został sprzedany. My mamy także oferty transferowe za Casado, który diametralnie by odciążył nasz budżet transferowy. Ale chyba trzeba w takim razie zrobić to. Zaakceptujmy kontrakt. Bajno Gittens 45, to są w ogóle śmieszne pieniądze. No dobrze. Powiem tak. Skorzystajmy najpierw z tej oferty i akceptujemy tym samym. I uwaga, wiem, co się wydarzyło, ale to się wydarzyło. Jamie Bajno Gittens opuszcza Borussię Dortmund i dołącza do Schalke. W poszukiwaniu tych minut gry, tracąc miejsce w wyjściowej jedenastce, powtarza historię, która działa się na oczach wielu kibiców już w historii, chociaż mimo wszystko za każdym razem odejście do największego rywala bardzo szokuje. To są takie odejścia jak niegdyś Ashley Cole dołączający z Arsenalu do Chelsea, to wspomniane wcześniej transakcje pomiędzy pomiędzy Die Königsblauen i Borussią, no nie wiem, Luis Figo, tutaj można takich przykładów mnożyć, ale myślę, że akurat Luis Figo to też jest trochę inna skala niż zamiana Jamiego Bajno Gittensa do Borussii Dortmund. Odchodzi w takim razie Eren Dingci, a my skarniamy zawodnika, którego mam wrażenie, że nie uda się. Nie uda się nam i tak jakoś specjalnie długo utrzymać w tym klubie, z tego względu, że to będzie taka perła, że wyciągną nas momentalnie. Momentalnie go wyciągną z naszego klubu. Nie wiem, jakim cudem my dogadaliśmy to. Znaczy, ja wiem, jakim cudem. Dogadaliśmy to w taki sposób, że... Kurczę, te 50 tysięcy, czy ja jestem w stanie to jakoś zrenegocjować? Jezus Maria, nie mamy wystarczających środków, by sfinalizować ten... 26 tysięcy. O kurde, trzeba było brać najpierw Kamińskiego. Ile nam brakuje? Tyle nam brakuje pieniędzy! Mark Casado, to jest nasza nadzieja w tym momencie. Ewentualnie ten Florian Kleinhansl. No i chyba ten Casado. Casado, aż 10 baniek możemy za niego spróbować zgarnąć. No to zobaczmy, czy uda się odciążyć zarówno nasze tygodniówki, jak i ten potencjalny budżet na poczet podpisania także Kuby Kamińskiego. 7,5 zaledwie. Czy wy sobie ze mnie żartujecie? Przecież przed chwilą wy chyba wyjściowo chyba złożyliście lepszą ofertę.
odsunę ten procent od sprzedaży. Składamy 9,5 za Marka Casado. I ja wiem, że ktoś z was powie, puknij się w łeb, ale my dostaliśmy w sprawie 9,5 miliona od Moncy. Okej. Może ten sprzedaż go w przyszłości z procentem nie była aż takim złym pomysłem. Zobaczymy. Może spróbujemy to wynegocjować w przypadku Augsburga. Więc uwaga, zważywszy na poziom gry, jaki prezentuje Casado, czy możemy zaproponować mu lepszą kwotę, zaproponujmy nową kwotę. Niech to będzie tak samo. Niech to będzie 11 milionów. 11 milionów zaproponujmy i zobaczmy, co powie na to przedstawiciel Augsburga. Oni chcą dać 7900, no to my zaproponujemy 9 z procentem od sprzedaży. Małym, to może być mały procent od sprzedaży, ale zawsze jakiś procent, który zasili nasz budżet transferowy, zgadzają się na taką transakcję potencjalnie. Ten Florian Kleinhansl do Galatasaray. Dobrze, spróbujemy wynegocjować jeszcze lepsze warunki. Czy uda się to zrobić w tak krótkim czasie? Czy możemy jakoś tutaj ponaglić inne kluby, żeby szybciej dopinały te transfery? Okej, Galatasaray się wyjściowo zgodziło na 3800, więc chciałbym teraz bardzo, żeby do Mainz to jednak nie dołączył ten Kleinhansl. A nie mam tutaj zbyt wiele, nie mam zbyt wielkiego pola do negocjacji. No dobrze, może zanim zaczniemy się ekscytować tym, jak bardzo musimy nagiąć budżet i wszelkie logiczne myślenie i warunki tego logicznego myślenia. Nie no, Bajno Gittens, ja cię bardzo szanuję, jesteś naprawdę super zawodnikiem, ale siódemka to jest numer Pola Segina. To musimy sobie wyjaśnić, że siódemka to jest numer Pola Segina i tego numeru ci nie mogę oddać, przyjacielu. Chociaż bardzo bym chciał, tak nie mogę ci oddać. Myślę, że możemy tutaj też upgrade'ować numerki, jeżeli chodzi o odejście Leo Grimela. Jaki numer może dostać Bajno Gittens? Czy jedenastkę? Jedenastkę myślałem, że będzie miał Kuba Kamiński. Ale Kuba Kamiński najwidoczniej będzie mógł ewentualnie przyjąć tę osiemnastkę, a może dwudziestkę. Dobrze, no niech będzie. Jedenastka jako Bajno Gittens. Totalny, szokujący transfer. No i teraz myślę, że możemy go raz. Rozwinie się chłop w ciągu 25 tygodni od tak. A dwa, możemy go sobie przerobić na skrzydło, by pasował perfekcyjnie do naszej formacji i no wtedy będzie po prostu perfekcyjnie do niej pasował. To, co powiedziałem, nie miało absolutnie najmniejszego sensu, ale kryła się za tym jakaś pokrętna logika. Taką mam przynajmniej nadzieję. Numer 3. Ten numer mógłby otrzymać w takim wypadku Erik Martel. Uznajmy, że to jest numer, z którym on kochał grać, albo może dostać czwórkę. Tylko że Florian Kleinhansl też jeszcze nie opuścił naszego klubu. To wiecie co, może w takim razie się wstrzymajmy z tymi numerami. W zarządzaniu drużyną moglibyśmy tutaj zrobić w ogóle ewentualnie z Bajno Gittensa moglibyśmy zrobić potencjalnie prawego skrzydłowego i wtedy Kuba Kamiński wskakujący do nas na te lewe skrzydło od razu się pojawia na tej pozycji, jakiej od niego byśmy oczekiwali. Z tego co mi wiadomo, to i jeden i drugi jest prawonożny, więc nie byłaby to jakaś nieprawdopodobna zbrodnia. Ale Jamie Bajno Gittens przerobiony na tego prawego skrzydłowego rozbudza wyobraźnię. Ktoś z was powie, zwolniła ci się jedenastka, dlaczego nie dasz Linusowi Jansenowi? Dlatego, że Linus Jansen to będzie legendarny napastnik, to będzie legenda, która może dorówna, może przebije Ikera Zapatę, która będzie grała z numerem 13. Z bardzo dziwnym, nietypowym numerem dla napastnika, ale dokładnie z takim numerem będzie ten piłkarz grał. Przechodzimy do kalendarza. Ostatnie te sekundy, te momenty, którego dnia zaakceptował 9. 9 Kuba Kamiński zaakceptował kontrakt, więc 16 powie nam sayonara. Albo bierzecie mnie, albo się żegnamy. Mamy końcowe raporty dotyczące skauta. Mamy informację od Kuby Kamińskiego, że zerwał te negocjacje. No i powiem tak. Nie wykluczam sytuacji, w której mielibyśmy... I w tym momencie Florian Kleinhansl został sprzedany, więc o ten jeden dzień za długo zwlekałem. Nie wykluczam sytuacji, w której wrócilibyśmy po Kubę Kamińskiego, próbując zaoferować raz jeszcze jakieś dobre warunki. Wszakże jest to zawodnik, którego myślę, że warto by rozpatrzyć. Ale teraz, niestety, nie podołaliśmy. Ale może jeszcze podołamy. Po prostu potrzebujemy chwilki cierpliwości, żeby ten budżet uciułać i uda się nam to zrobić.